ponieważ jest ich na rynku obecnie bardzo, bardzo dużo. Przedstawię Wam praktyczny sposób na masaż tylnej strony ciała. Będzie to masaż troszkę skrócony, ale myślę, że dobrze oddający całą koncepcję. Sam masaż gorącymi kamieniami jest to oczywiście masaż relaksacyjny, którym też można uzupełniać taką naszą praktykę fizjoterapeutyczną. Będzie on też przyspieszał regenerację organizmu, a także wydolność oddechową, czy wydolność całego organizmu. Jeśli chodzi o masaż gorącymi kamieniami, to jest masaż, który wykonujemy kamieniami bazaltowymi albo kamieniami marmurowymi. I kamienie rozgrzewa się oczywiście do temperatury 45-50 stopni, a następnie tymi kamieniami masaż wykonujemy. Same kamienie bazaltowe mają bardzo dobry, właściwie wysoki czynnik pochłaniania energii cieplnej, co będziemy podczas tego masażu wykorzystywać. Aby prawidłowo wykonać masaż gorącymi kamieniami, musimy wcześniej pomyśleć o przygotowaniu tych kamieni. Nagrzewamy sobie kamienie do temperatury 45-50 stopni. Czas ich nagrzewania jest różny, ale musimy poświęcić mu co najmniej 30 minut. Im dłużej kamienie pochłaniają ciepło, tym dłużej to ciepło będą oddawać. W związku z tym taka godzinka to jest czas idealny. Jeśli chodzi o ilość kamieni, no jest ona oczywiście dowolna, ale im więcej, tym łatwiej nam wykonać zabieg. My mamy kamieni 50, ale są również większe zestawy. Dodatkowo musimy mieć oliwkę. Oliwka, która zawiera jakiś olejek eteryczny, będzie też spełniała tutaj dodatkowe zadanie. My używamy oliwki oleju sezamowego, do którego dodaliśmy trochę olejku pomarańczowego. Układając kamienie w podgrzewaczu, pamiętajcie o tym, żeby układać je według rozmiarów, tak żebyście wiedzieli, gdzie który kamień się znajduje. Dodatkowo, żeby ułatwić sobie odnajdywanie tego kamienia, można na spód podgrzewacza położyć biały ręcznik, tak żeby one mocno się odbijały od dna. Na początku możemy wykonać ugniatanie i uciski na powierzchni całego ciała. Dzięki temu dowiemy się, czy w którym miejscu i czy występują jakieś zmiany napięcia. Jednocześnie oswajamy naszego klienta z naszym dotykiem, a także ściągamy jakieś małe paproszki albo to, co zostaje na ciele z ubrania. Możemy te uciski wykonywać na powierzchni całego ciała, łącznie ze stopami. Ściągamy ręcznik. Masaż kamieniami będziemy wykonywać na całym ciele. W pierwszej fazie będziemy nakładali kamienie i układali je, a następnie będziemy je przesuwać, jednocześnie wykonując z nimi masaż. Musimy naoliwić całe ciało. Nie można nakładać zbyt dużej ilości oliwki, ponieważ wtedy kamienie będą nam spadać i ześlizgiwać się. Zaczynamy od ułożenia pierwszych czterech kamieni. Wyciągnę kamienie o średniej wielkości. Trzeba je osuszyć. Jeśli kamienie będą zbyt ciepłe, to oswajamy na początek i trochę tego ciepła oddajemy w cały grzbiet. Możecie w ten sposób wykonać krótki masaż. Pierwsze kamienie wędrują do dłoni. Kolejne kamienie, znowu zaczynamy od delikatnego oswojenia skóry. I zostawiamy kamienie. Jeden na okolicy kości krzyżowej odcinka lędźwiowego, a drugi pomiędzy łopatkami. Kolejną fazą masażu będzie symetryczne opracowanie kończyn dolnych. Potrzebuję dwa kamienie, więc je zabieram. Ruchy, które będę wykonywać, będą to ruchy jednostajne. Pamiętajcie o tym, że jest to masaż relaksacyjny, głęboko rozgrzewający. Więc musimy dać czas kamieniom, żeby oddawały ciepło. Nie można tych ruchów zrobić zbyt szybko.
Możecie opracowywać całą kończynę dolną albo rozdzielić ją na części. Tylko udo, tylko łydka. Na koniec układamy kamienie na plecach pomiędzy kamieniami na odcinku lędźwiowym i pomiędzy łopatkami. Kolejnym etapem masażu będzie opracowywanie kończyn dolnych osobno. Zaczynamy zawsze od kończyny dolnej prawej w związku z teorią krążenia energii, według której ten masaż również wykonujemy. Potrzebne mi są dwa kamienie. Zaczynamy dosyć nietypowo, ponieważ od łydki, następnie opracowujemy stopę oraz udo. Ruchy, które możemy wykonywać, są to ruchy typowe dla masażu relaksacyjnego, głaskania oraz rozcierania, ewentualnie rolowania. W zależności od tego, jak mocno chcecie wykonać ten masaż i jak głęboko, możecie pracować za pomocą całej powierzchni kamienia, kantu, ewentualnie samych rogów. Wtedy będzie najgłębiej. Ruchy rozcierania wykonujemy podobnie, jednocześnie bądź naprzemiennie. Rolowania. Po opracowaniu łydki wykonujemy masaż stopy. Jeden kamień podkładamy na grzbietową stronę śródstopia, a sam masaż wykonujemy kamieniem drugim. Możemy robić również ruchy głaskania, rozcierania, rozcieranie punktowe. W ten sposób, szczególnie małymi kamieniami, można fajnie opracowywać punkty reflektoryczne. Po opracowaniu stopy przechodzimy do opracowania uda, które możemy wykonać podobnie jak łydki. Kiedy skończymy opracowywać udo, zostawiamy kamienie na środku uda, a drugi na środku łydki. Zabieramy małe kamyki i przechodzimy do opracowania stopy. Ostatnim elementem na kończynie dolnej będzie opracowanie dokładne stopy. Do tego wykorzystujemy małe, płaskie kamienie. Zobaczcie, ich kantem możemy bardzo dokładnie opracować każdy milimetr stopy. Możemy również wykonać głaskanie i standardowe rozcieranie. Kiedy kamienie mają odpowiednią temperaturę, pozostawiamy je pomiędzy palcami. W tym momencie mamy ułożone kamienie na całym ciele. Kamienie ze stóp bardzo lubią się ześlizgiwać, w związku z tym możemy w takim sposobem je zatrzymać. Zakładamy ręcznik. Jeżeli kamień wypadnie z pomiędzy palców czy tam z śródstopia, no to oczywiście wpadnie do ręcznika i nie będzie robił dużo hałasu. Kolejnym naszym zadaniem będzie sprawdzenie, czy wszystkie kamienie mają swoją dobrą, ciepłą temperaturę. Pamiętajcie o tym, że kamienie bardzo szybko tą temperaturę pochłaniają, ale też jeżeli wystygną, to będą ją zabierać z ciała naszego klienta. W tym celu każdy z kamieni dociskamy, przekręcamy, w domyśle sprawdzamy, czy są one ciepłe. Te są jeszcze gorące. No i tak postępujemy z każdym po kolei. Jeżeli jest zimny, to trzeba go wymienić. I podmieniamy kamienie. W momencie, kiedy chcecie zabrać kamień, zawsze trzeba podłożyć ciepłe na jego miejsce. W tym momencie na ciele klienta mamy najwięcej kamieni. Cztery kamienie na grzbiecie, dwa w dłoniach, dwa na udach, dwa na łydkach, no i oczywiście na stopie pomiędzy palcami na stronie grzbietowej. Od tego momentu zaczynamy przesuwać kamienie, żeby następnie ściągnąć je już z tylnej strony. Zaczynam od dołu, od kamieni leżących na łydce. Wszystko, co robicie, musicie wykonać ruchami masażowymi. Także robię masaż łydek, przechodzę bokiem ud, jednocześnie wykonując ich masaż, pośladki, opracowuję talię, żeby zostawić kamienie pod talią.
Kolejny element to będą kamienie z ud, które będę przesuwała na barki i podobnie opracowuję uda, opracowuję pośladki. Przesuwam się coraz wyżej do grzbietu, boczną stronę grzbietu. I zostawiam kamienie na barkach. Jeżeli będą Wam się ześlizgiwać, co robią? Dodajemy je na boki. Grzbiet jako największą część ciała będziemy opracowywać w trzech fazach. Na początku kamieniami, które znajdują się już na plecach, następnie nowymi kamieniami i osobno jeszcze będziemy opracowywać barki. Musimy ściągnąć dwa kamienie na boki. Następnie zabieramy kamienie pierwsze i opracowujemy grzbiet. Ruchy podobne jak w przypadku kończyny dolnej. Zaczynamy od głaskania. Głaskania naprzemiennego. Chcąc uzyskać efekt mocniejszy, mogę wykonać ten ruch krawędzią albo rantem. Wykonuję rozcierania. Po opracowaniu grzbietu w sposób podłużny przechodzimy do opracowania grzbietu w pasmach poprzecznych. Mam dwa nowe kamienie. Wykonuję te same ruchy. Głaskanie, rozcieranie, rozcieranie punktowe, rolowanie. Sam masaż gorącymi kamieniami pierwotnie był wykonywany przez hawajskich szamanów. Następnie w 1933 roku został on zaadoptowany i opracowany przez Mary Nelson, która dodatkowo wzbogaciła go o elementy litoterapii, aromaterapii, refleksoterapii. Ostatnim elementem masażu grzbietu jest opracowanie barków. Barki opracowujemy od głowy do mięśni naramiennych łącznie z nimi w sposób jednoczesny albo naprzemienny. Fajnie, jeżeli możemy zrobić ruchy rozcierania na szyi, szczególnie kantami. Po opracowaniu barków odkładamy kamienie. Następnie ściągamy kamienie, które pozostały nam na ciele, czyli kamienie z dłoni oraz kamienie stóp. Pamiętajcie o tym, żeby wyciągając kamienie, nie robić tego zbyt nachalnie. Zawsze dociskamy, przekręcamy i dopiero delikatnie wyciągamy kamień z dłoni czy z stóp. Ściągamy również kamienie ze stóp. W tym momencie możemy już przykryć naszego klienta i wykonać końcowe uciski. Niestety podczas nagrywania nie uda nam się oddać tego, jak intuicyjny i jak płynnie powinien być wykonywany ten masaż. No ale myślę, że osoby, które pracują masażem relaksacyjnym, sobie poradzą. Kolejnym etapem byłby tutaj masaż przedniej strony ciała oraz opracowanie twarzy. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku. Mam nadzieję, że wykorzystacie elementy, które Wam pokazałam w swojej pracy. Myślę, że w przyszłości nagramy również przednią stronę ciała, a na pewno spotkamy się na warsztatach, które będziemy wspólnie organizować. Cześć!
Dzisiaj chcielibyśmy przedstawić Wam masaż gorącymi kamieniami, a właściwie jeden ze sposobów wykonania tego masażu kamieniami, ponieważ jest ich na rynku obecnie bardzo, bardzo dużo. Przedstawię Wam praktyczny sposób na masaż tylnej strony ciała. Będzie to masaż troszkę skrócony, ale myślę, że dobrze oddający całą koncepcję. Sam masaż gorącymi kamieniami jest to oczywiście masaż relaksacyjny, którym też można uzupełniać taką naszą praktykę fizjoterapeutyczną. Będzie on też przyspieszał regenerację organizmu, a także wydolność oddechową, czy wydolność całego organizmu. Jeśli chodzi o masaż gorącymi kamieniami, to jest masaż, który wykonujemy kamieniami bazaltowymi albo kamieniami marmurowymi. I kamienie rozgrzewa się oczywiście do temperatury 45-50 stopni, a następnie tymi kamieniami masaż wykonujemy. Same kamienie bazaltowe mają bardzo dobry, właściwie wysoki czynnik pochłaniania energii cieplnej, co będziemy podczas tego masażu wykorzystywać. Aby prawidłowo wykonać masaż gorącymi kamieniami, musimy wcześniej pomyśleć o przygotowaniu tych kamieni. Nagrzewamy sobie kamienie do temperatury 45-50 stopni. Czas ich nagrzewania jest różny, ale musimy poświęcić mu co najmniej 30 minut. Im dłużej kamienie pochłaniają ciepło, tym dłużej to ciepło będą oddawać. W związku z tym taka godzinka to jest czas idealny. Jeśli chodzi o ilość kamieni, no jest ona oczywiście dowolna, ale im więcej, tym łatwiej nam wykonać zabieg. My mamy kamieni 50, ale są również większe zestawy. Dodatkowo musimy mieć oliwkę. Oliwka, która zawiera jakiś olejek eteryczny, będzie też spełniała tutaj dodatkowe zadanie. My używamy oliwki oleju sezamowego, do którego dodaliśmy trochę olejku pomarańczowego. Układając kamienie w podgrzewaczu, pamiętajcie o tym, żeby układać je według rozmiarów, tak żebyście wiedzieli, gdzie który kamień się znajduje. Dodatkowo, żeby ułatwić sobie odnajdywanie tego kamienia, można na spód podgrzewacza położyć biały ręcznik, tak żeby one mocno się odbijały od dna. Na początku możemy wykonać ugniatanie i uciski na powierzchni całego ciała. Dzięki temu dowiemy się, czy w którym miejscu i czy występują jakieś zmiany napięcia. Jednocześnie oswajamy naszego klienta z naszym dotykiem, a także ściągamy jakieś małe paproszki albo to, co zostaje na ciele z ubrania. Możemy te uciski wykonywać na powierzchni całego ciała, łącznie ze stopami. Ściągamy ręcznik. Masaż kamieniami będziemy wykonywać na całym ciele. W pierwszej fazie będziemy nakładali kamienie i układali je, a następnie będziemy je przesuwać, jednocześnie wykonując z nimi masaż. Musimy naoliwić całe ciało. Nie można nakładać zbyt dużej ilości oliwki, ponieważ wtedy kamienie będą nam spadać i ześlizgiwać się. Zaczynamy od ułożenia pierwszych czterech kamieni. Wyciągnę kamienie o średniej wielkości. Trzeba je osuszyć. Jeśli kamienie będą zbyt ciepłe, to oswajamy na początek i trochę tego ciepła oddajemy w cały grzbiet. Możecie w ten sposób wykonać krótki masaż. Pierwsze kamienie wędrują do dłoni. Kolejne kamienie, znowu zaczynamy od delikatnego oswojenia skóry. I zostawiamy kamienie. Jeden na okolicy kości krzyżowej odcinka lędźwiowego, a drugi pomiędzy łopatkami. Kolejną fazą masażu będzie symetryczne opracowanie kończyn dolnych. Potrzebuję dwa kamienie, więc je zabieram. Ruchy, które będę wykonywać, będą to ruchy jednostajne. Pamiętajcie o tym, że jest to masaż relaksacyjny, głęboko rozgrzewający.